Raport Regionu, witam wszystkich naszych widzów, a dzisiaj ze mną w studio Jacek Chudyma, członek zarządu powiatu tarnowskiego. Witam serdecznie. Witam panie redaktorze, witam państwa. Panie starosto, w Tarnowie obiecaliście nową karetkę względem tego pokłosia, którym było zdobycie przez naszych ratowników medycznych jednych z najwyższych miejsc w konkursach ratowniczych. To jest taka nagroda dla powiatu, dla nich, czy również dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców? Tak, zgadza się wszystko. Na pewno dbanie o bezpieczeństwo, bo im lepszy tabor, którym się będą się nasi ratownicy poruszać po terenie, to tym w ten czas jest to bezpieczeństwo wyższe. Tak, dostaliśmy informację około miesiąca temu od pana wojewody Józefa Gawrona, że została przyznana kwota 500 tysięcy złotych na zakup nowego ambulansu. Oczywiście Urząd Wojewódzki ma pewne wymagania, co w standardzie tej karetki ma być. My dostaliśmy takie pismo, zrobiliśmy rozeznanie na rynku i dosłownie w ciągu ostatnich dni żeśmy ogłosili przetarg na karetkę. Wstępny koszt zakupu tej karetki będzie około 530 tysięcy. Powiat ze swoich środków dokłada 30 tysięcy. No będzie to karetka już bardzo dobrze wystandaryzowana. To jest podstawa. Te rzeczy, które były w specyfikacji wojewody, zostały ujęte. Do tego doszedł też ważna rzecz, jeśli chodzi o napęd. Chcemy, żeby ta karetka funkcjonowała w terenie pagórkowatym, tutaj szczególnie na Pogórzu Ciężkowickim, dlatego w specyfikacji żeśmy umieścili również napędu na 4 koła, ponieważ w tym terenie byłoby to bardzo pomocne. Sama karetka to można powiedzieć, że nie wszystko, bo ratownicy medyczni wiem, że swego czasu protestowali o to, aby zwiększyć ilość etatów i dyżurów właśnie w regionach oddalonych od Tarnowa. Czy w tym kwestii coś się zmieniło? Tak, to znaczy w tej chwili jest przygotowana nowa ustawa o ratownictwie medycznym. Dlatego czekamy na końcowe zapisy tej ustawy. Złożyliśmy wnioski o możliwość uruchomienia nowej filii w Wietrzychowicach oraz zwiększenie na Fatimskiej o dodatkowe 12 godzin funkcjonowania tej filii. Czekamy na odpowiedzi, bo to są odpowiedzi, które muszą w całym systemie być połączone. Jest duża szansa, że na pewno na Matki Boskiej Fatimskiej będzie możliwość zwiększenia do 12 godzin, tylko to wymaga troszkę czasu. Jeżeli to nie będzie pod koniec tego roku, to przypuszczam, że następny rok będzie już kluczowy, jeśli chodzi o decyzje, które będą podejmowane przez Urząd Wojewódzki. Bardzo mocno lobbujemy, aby zwiększyć posiadanie czy filii w Wietrzychowicach, czy tego czasu godzinowego, jeśli chodzi o funkcjonowanie na Fatimskiej. Myślę, że to częstotliwość tych wyjazdów, szczególnie z tego miejsca, częstotliwość wyjazdów z innych punktów filii w Tarnowie, w miejscach, gdzie Fatimska by mogła to odciążyć, pokazują, że jest to zasadny wniosek, który mam nadzieję będzie rozpatrzony pozytywnie. Wczoraj Krzysztof Janik mówił u nas w studio, że jest możliwość zlokalizowania w Tarnowie lotniczego pogotowia ratunkowego, tylko trzeba rozmawiać ponad podziałami i że jest w stanie się zaangażować, pomóc. Jak stanowisko starostwa powiatowego? Tak, wniosek taki jest przygotowany. Drugi. Z moich informacji najdziejszych, które uzyskałem, wynika, że będzie przenoszona na pewno baza lotniczego pogotowia z Balic, ponieważ tam lotnisko w Balicach się rozbudowuje i będą chcieli inną lokalizację tego miejsca znaleźć. Są rozważane różne ewentualności. Też moje zapytanie w rozmowach z odpowiednimi urzędami jest takie, czy dodatkowo jest możliwość zrobienia filii na terenie Małopolski. Są rozważane różne warianty, dlatego w tej chwili jest przetowane pismo z naszej jednostki pogotowia ratunkowego w Tarnowie i zacznie się tak zwane lobbowanie, aby taką możliwość stworzyć u nas, czyli, i wszystkim miejsce. Czyli jedna baza w Krakowie, druga w Tarnowie? Tak, to jest w najlepszym, optymistycznym wariancie.
ale też no, nie wykluczamy, że skoro będzie przenoszone z Balic, po prostu zawalczymy o to, żeby z Balic zostało przeniesione do Tarnowa, do powiatu tarnowskiego. Tutaj w centrum Galicji można powiedzieć. Tak, byłoby... czy to się uda, nie wiem, zobaczymy. No, w tej chwili rozważamy wszystkie możliwości, też i miejsce, bo to muszą być spełnione bardzo ostre kryteria, jeśli chodzi o miejsce stacjonowania, budynek, zaplecze i tak dalej, i tak dalej. No i przede wszystkim miejsce, gdzie będzie takie jakby centralne, jeśli chodzi o Małopolskę i też z innych regionów, tak, czy Podkarpacia, czy Świętokrzyskiego. Tutaj dość duży ruch na naszych autostradach tarnowskiej, Tarnowa w kierunku Rzeszowa, Tarnów w kierunku Krakowa i takie pogotowie lotnicze na pewno by usprawniło działania w różnych akcjach na autostradzie, gdzie dotarcie tego pogotowia ratunkowego czasami jest dość długie. Tak, no na pewno to jest bardzo ważny argument. Autostrada, zjazdy z autostrady. Przypomnę o dwóch zjazdach, które są, Wierzchowice. No ma być trzeci, tak, który jest planowany, jest ale już są jakieś kontrowersje. Przygotowywane są koncepcje. Oczywiście, jeżeli będzie jakakolwiek decyzja na tak, w sensie takim, że będzie jakieś światełko w tunelu pozytywne, no to w tym czasie zaczną też ich konsultacje z mieszkańcami. Dlatego tutaj nigdy nie będziemy robili żadnej inwestycji tak kluczowej bez konsultacji z mieszkańcami. No ale to dopiero musimy mieć pewną koncepcję już, która wstępnie została przedstawiona. Trzy koncepcje, tak? Tak, w mieście są też rozbieżności, jeśli chodzi o dodatkowe drogi dojazdowe. Są różne propozycje, dlatego na razie wstępnie rozmawiamy, próbujemy też zainteresować generalną dyrekcję. Czy się to uda? Nie wiem. W każdym razie, kto nie próbuje, ten nie osiąga sukcesu. Myślę, że po linii partyjnej będzie łatwiej. A ja przypuszczam, że tutaj nie chodzi o partyjne. Tutaj jest argumenty przede wszystkim merytoryczne są bardzo ważne. Ponieważ co przemawia za tym zjazdem właśnie na ulicy Niedomickiej? Znaczy tam jest dość duża strefa gospodarcza, są tereny, gdzie można zagospodarować, gdzie można ściągnąć dużych inwestorów. Są już firmy, które funkcjonują, choćby Brookbet, choćby betoniarnie. Dlatego to odciążenie by było też ważne dla miasta, bo w ten czas by samochody nie jechały przez miasto. Też nie jechałyby na przykład w ulicę Niedomicką, tylko bezpośredni zjazd, wyjazd. Odciążyłyby ten dojazd do Grupy Azoty. Oczywiście, że tak. Choćby nawet i do Grupy Azoty, gdzie jest też w mieście kilka koncepcji, szczególnie radnych, odnośnie przebiegu drogi, dróg dojazdowych. Także no, jest kilka pomysłów. Na razie to staramy się ubierać w jakąś całość, wybrać najlepszą wersję i w tym czasie zacznie się lobowanie już. Jaki koszt budowy takich zjazdów? To znaczy tak, same zjazdy, jeśli chodzi o zjazd bezpośrednio z autostrady, to od 30 do 40 kilku milionów złotych. W zależności od koncepcji? W zależności od koncepcji, ale jeżeli by doszła jeszcze budowa dróg dojazdowych, no to podnosi już wyraźnie koszty. Dlatego w tej chwili są pewne przygotowane analizy, które myślę pokażą i zasadność takiego zjazdu, i zasadność budowy dodatkowych dróg dojazdowych i ewentualnie w jakim kierunku one będą się rozchodzić, jeśli chodzi o te drogi dojazdowe. Powiat tarnowski jako jeden z nielicznych wspiera ochotnicze straże pożarne. Widać było po ostatnich ćwiczeniach, choćby w Wietrzychowicach, jak jest to sprzętowione w ogóle jednostki OSP, ale też stawia na szkolenia. Tutaj już na najbliższej sesji chcecie przekazać środki pieniężne na szkolenia ratowników medycznych, którzy działają w OSP. Tak, ja tylko przypomnę, że w tym roku powiat tarnowski przeznaczył prawie 400 tysięcy złotych na dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu tarnowskiego. Między innymi weszliśmy w projekt z Bezpieczny Strażak, gdzie też pozyskaliśmy dodatkowo 50% środków zainwestowanych przez siebie. I tutaj też w tym wypadku chcemy wesprzeć jednostki OSP w możliwości doszkolenia, wyszkolenia ratowników medycznych poprzez naszą szkołę. Przypomnę, że u nas istnieje szkoła przy pogotowiu, która szkoli właśnie pod względem pierwszej pomocy. I w tym roku również z kilkoma gminami żeśmy weszli w współpracę, gdzie też będziemy dofinansować w wysokości 50%, gmina dokłada 50% i będą to gminy, które po prostu będą miały w swoich szeregach osoby, które są profesjonalnie wyszkolone przez naszą szkołę ratowników medycznych. W Prawie i Sprawiedliwości w regionach wybory. Teraz trwa układanie okręgów tych małych w gminach, w powiatach. To jest już takie przygotowanie ostateczne do wyborów samorządowych?
To znaczy tak, myśmy już zaczęli rok temu wybory nasze wewnętrzne, gdzie wybieraliśmy szefa okręgu, zarząd okręgowy, gdzie wybieraliśmy delegatów na kongresy Prawa i Sprawiedliwości. Teraz nadszedł czas na komitety terenowe gminne i komitet terenowy powiatowy. Zaczynamy od komitetów gminnych terenowych. W listopadzie chcemy wybrać władzę w gminach, a w pierwszej połowie grudnia będziemy wybierać struktury powiatowe, czyli te, które będą strukturami zarządzającymi w powiecie tarnowskim. Jesteśmy przygotowani do tych wyborów, zresztą muszę tutaj powiedzieć, że nasz Komitet Terenowy Prawa i Sprawiedliwości w powiecie tarnowskim jest najbardziej prężnym komitetem. Mamy bardzo dobre przygotowane kadry, widać po wójtach, burmistrzach, widać po Radzie Powiatu, gdzie jest bardzo aktywna. Radnych Sejmiku? Radnych też Sejmiku, gdzie mamy dwóch. Przypomnę, pani radna Anna Pieczarka i pan Wojciech Kruch. Bardzo aktywni, bardzo dużo inwestycji. Chociaż jeszcze Grzegorz Kądzielacki. Jest też jest również Grzegorz Kądzielacki, wiceprezes Grupy Azoty. Bardzo aktywni, udzielają się, też służą pomocą, dlatego nasze struktury są naprawdę dobrze przygotowane i już do wyborów samorządowych za rok. Ostatnie pytanie, takie konkursowe. Będzie pan startował na wójta Wierzchosławic? Panie redaktorze, na dzień dzisiejszy skupiam się na pracy w powiecie tarnowskim. Wydaje mi się, że te zadania, które sobie postawiłem, będę starał się zrealizować i zrealizuję je na pewno do końca tej kadencji, a co będzie w wyborach do gminy, zobaczymy. Na dzień dzisiejszy nie mówię ani nie, ani tak, ale myślę, że sprawdziłem się w powiecie i chciałbym dalej jeszcze kontynuować, bo jeszcze troszkę jest do wykonania pracy. Dziękuję bardzo za rozmowę.